Witam w kolejnym odcinku programu Quiz.pl, programu, który zniknął na ponad rok, a teraz powraca. Powraca trochę inaczej niż zwykle, ponieważ po raz pierwszy nagrywamy odcinek siedząc z uczestnikiem twarzą w twarz. Twarzą w twarz, właśnie. Na żywo. Na żywo. Bez żadnych oszustw. Jak będzie oszukiwał, to ja zaraz to zobaczę. To od razu będzie widać. Wszystko widać. Bez żadnych cięć, wszystko będzie. A jeszcze taka ciekawostka. Po raz trzeci nagrywamy z Miłoszem odcinek. Nagraliśmy już jakiś rok temu po raz pierwszy. Poszło mi zbyt dobrze, więc powiedziałem, że tam jakieś problemy były. Drugi raz nagraliśmy, poszło mi już całkiem nieźle, ale dalej to jeszcze nie było maksymalna ilość dobrych odpowiedzi, więc teraz siadamy po raz trzeci, żeby to zrobić po prostu. No właśnie. No. Albo będzie 10 punktów na 10, albo będą jakieś problemy techniczne. Tak, i będziemy się musieli spotkać jeszcze raz. No właśnie. Damy radę. Dobra, słuchaj, Miłosz, opowiedz jeszcze coś na temat swojej działalności internetowej, bo na ten temat jeszcze teraz tym razem nie mówiłeś. Więc raz, co ty robisz w internecie? Trzeci. Skąd ludzie się mogą znać, a może co powinni poznać? Więc tak, no przede wszystkim jestem twórcą internetowego programu YouTube'owego z kamerą wśród książek. Właśnie chyba stąd ty mnie poznałeś tak w zasadzie. Tak, tak. Że jesteś moim widzem i tak właśnie trafiliśmy na siebie. Kamera wśród książek to program nie tylko o książkach, to nie tylko recenzje, również wywiady z ciekawymi ludźmi, spotkania, jakieś filmy z eventów, no i oczywiście zwykłe, popularne vlogi. Ale nie tylko, mam również, powiedzmy, kolejne kanały na YouTube, czyli na przykład Alicja and Miłosz, gdzie pokazuję taką niecodzienną stronę codzienności, jaka może być. Też ciekawa sprawa. No i jeszcze działam dużo na różnych frontach, ale to może na razie tyle. No może na razie tyle. Przejdźmy do pytań, jest ich 10. Cztery warianty odpowiedzi, nie ma podpowiedzi. Zaczynamy od serialu, od polskiego serialu, który już nie jest emitowany, ale był dosyć popularny i nawet osoby, które tak serial nie oglądają, go kojarzą. Próbujmy. Miodowe lata. Kurczę, akurat go coś tam oglądałem. No kurczę. Dobra. Kim z zawodu jest Tadeusz Nowak? Dobra, już wiem. Ale proszę o odpowiedzi. Tramwajarzem, nauczycielem, kanalarzem, policjantem. Nie ma takiego zawodu jak tramwajarz. Mój teść by cię zabił. Motorniczym. Ja wiem, że u was w Tarnowie nie ma tramwaju, tylko jeden. No jest, więc tylko jeden stoi. Więc jakby ten, ale w Krakowie nie mów słowa tramwajarz, motorniczy. Bo ja proszę o jakieś dodatkowe punkty za to, bo to wiesz. Dobrze, więc już ma. Już mam dwie dobre odpowiedzi. Już są dwie dobre odpowiedzi. Będzie pierwszy uczestnik, który miał 11 na 10. Na 10. Dobra. Motorniczym. Muszę pamiętać, żeby w tych napisach, które tutaj są, był motorniczy. No to kim jest ten Tadeusz Norek? A teraz to jest drogi. Motorniczym. Motorniczym? Motorniczym. Odpowiedź A, tramwajarzem, tak? Karol Krawczyk jest motorniczym. O kurczę, on jest kanalarzem! Tak. Tak, przykro. Ja pierdolę. Skupiłeś się na tym. Nie, powtarzamy to. No i co teraz zrobimy? Błędy? No dobra, no to taka trochę sytuacja trudna, no ale nie, no, było jesteśmy zaznaczone. Jesteśmy uczciwi. Było zaznaczone. Chociaż nie spytałeś się mnie, czy na pewno. Błąd prowadzącego. Minus jeden punkt. No to teraz już całkowicie się opowiedziałem. Tutaj plus jeden, tutaj coś. Nie, wychodzę na zero. Wydałem jedną dobrą odpowiedź, drugą złą, więc no właśnie. Na zero. W tym odcinku będzie maksymalnie 9 odpowiedzi. Dobrze, no to teraz co innego. Słuchaj, Miłosz, ty masz już żonę. Tak. I mieli się pewnie śluby w kościele, tak? Tak. A kto udzielił wam tego sakramentu? My. Bo mam tu odpowiedzi prezbiter, biskup, Bóg czy para młoda? Para młoda. Para młoda sobie, tak? Tak. Bardzo dobrze. Wiem. Super. Ty mnie nie zagniesz. Pytanie trzecie. Historia. W jaki sposób zakończył życie król Francji Ludwik X? X. Dobra. ABCD. Otruty. Zginął w bitwie. Spadł z konia. Został uduszony.
obstawiałbym za otruty. Bo generalnie te Ludwiki miały przerąbane, tam któryś na tych, na no, rewolucję francuską i tak dalej, a to był późniejszy Ludwik. Dziesiąty mógł zostać otruty. Dziesiąty to są czasy 1300 ileś. Konkretnie ci daty. Równie dobrze mógł spać z konia i umrzeć w Litwie. No i co to teraz będzie? Jak on mógł zginąć? No, mógł zginąć każdą z tych śmierci, tak naprawdę. Tak. Równie dobrze mógł zginąć w bitwie. Ale z drugiej strony to było trochę takie nielogiczne, bo mógłby spaść z konia w trakcie bitwy. Więc jakby te dwa pytania mogłyby się trochę zazębiać. No to doprecyzujemy, że w bitwie zabity przy pomocy jakiejś broni, a nie przez upadek. Może w ten sposób. Nie, ja obstawiam, że został otruty. Otruty. Słuchaj, Ludwik X jest postacią, która pojawia się w cyklu Królowie Przeklęci Maurice Adrien i jest tam on synem Filipa IV, Filipa Pięknego. Który spalił temple Juszy. Tak. I Jezu, czytałem ostatnio o tym, ja pierniczę. Prawda? Czytałem, znaczy nie tą książkę, ale czytałem o tym i on nie został otruty przez własną matkę? Mam pytanie, czy zaznaczyłeś już odpowiedź? Nie wiem, kurczę, teraz to już... No właśnie, zaraz to się muszę skupić. Czytałem ostatnio właśnie, to było w trzecim tomie Kacpra Ryksa. Świetnej powieści, notabene, dziejącej się w Krakowie, właśnie w średniowiecznym, ale też zahaczającą o wydarzenia w tamtym czasie na świecie. Filip Piękny przeklął cały ich ród i oni, żaden z nich nie umarł śmiercią naturalną. Filip Piękny, tylko Filipa przeklęto. Filipa przeklęto. Kurczę, było coś tam o upadku z konia. No to co? Zaznaczasz to, co myślałeś, czy kombinujesz dalej? No może zaznaczę ten upadek z konia. Upadek z konia. Znaczy, bo ta bitwa mi się wydaje jakaś taka zbyt powszechna. Jeszcze mamy uduszenie. Uduszenia w ogóle nie rozważałeś. No nie powiem. Teraz to już nic nie wiem. Pierwsza myśl była trucizna. Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę... No może coś mi więcej powiesz o tym królu. Ale to zawsze może być jakaś podpowiedź. Więc... No na to liczę. No, a podpowiedzi, jak powiedziałem na początku, ma nie być. Ma nie być. Jakiś telefon do przyjaciela, nie wiem. Nie, wujek właśnie... Google. Żadnej pomocy. Dobra, to... Czyli mamy do wyboru uduszenie, spadł z konia, umarł w bitwie i trucizna. Tak. Umarł w bitwie odrzucam. Bo mi się nie podoba. Zbyt powszechne. Mogłoby być uduszenie, ale bardziej mi pasuje trucizna. Ale z drugiej strony z tej lektury pamiętam, że coś było o upadku z konia. Ale może to nie on. Dawno to czytałem. Dużo było monarchów francuskich. No właśnie. A ilu Ludwików tam było? O, to jest jeszcze wiesz. Dobrze. Obstawiam, proszę zaznaczyć, upadek z konia. Definitywnie? Tak. Ludwik X był nazywany także Ludwikiem Kłótliwym. I nie był dosyć lubiany. I został otruty. No to co? No nie idzie mi zbyt dobrze, kontynuujemy. A, słuchaj. No i czyli pierwsza myśl była dobra. Właśnie to miałem powiedzieć. Pierwsza myśl najlepsza. Pierwsze skojarzenie, a teraz zacząłeś kombinować. Tak. Spadł z konia, kurde, jaki król umarł spadając z konia, no. Nie, na pewno się za to znajdą. Słuchaj, były trzy pytania, masz jedną odpowiedź dobrą. Kontynuujmy. Więc pytanie czwarte. Gdzie znajduje się Europejskie Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego? Odpowiedzi? W Warszawie, w Nowym Sączu, w Lusławicach, w Poznaniu. Z Lusławic był Lutosławski, więc to w ogóle odpada. Pendereckim się najbardziej kojarzy z Warszawą. Z drugiej strony nie wiem dlaczego, bo on jest chyba z Krakowa. Ale przecież wcale centrum
jego imienia. Nie musi być w miejscu. Ja sobie nawet włączę to centrum na Facebooku, wiesz? Tak? O, mam je tutaj, tak, fanpage tego. Pokażesz? A wiesz co? Tutaj widać tylko Europejskie Centrum Muzy... kropka, kropka, kropka. To się bardzo pomoże. Znaczy nie, ja obstawię jednak chyba, że w Warszawie. W Warszawie powiadasz? Tak, zaznaczymy okay. Warszawę, bo dobra. To jest stolica, tam się znajduje dużo takich. Zerknij sobie teraz centrów. Co tutaj jest napisane? Olo. Pierwsze co odrzuciłem. Tak. Lusławice. Pełna nazwa właśnie to Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. I co ciekawe, kiedy rano wychodziłem z domu, patrzyłem na te pytania i kiedy czytałem w głowie, przeczytałem, gdzie znajduje się Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. I stwierdziłem, no tak to muszę się pilnować, żeby tak nie powiedzieć. No to co, póki co tylko jeden punkt. Bardzo słabo mi idzie. No, ostatnio było lepiej. Ja problemy techniczne będą. Ja odnajdę te nagrania. To chyba 9 miałem, albo 8 jakoś. W którym roku powstała gra Super Mario Bros? 1000. 1000. 900. I teraz słucham. 85. 90. 80. 95. 85. 85. To ile by miała ta grać teraz? Czekaj, Tetris... Stop! Tetris miał ostatnio 30-lecie. Tetris był jedną z pierwszych gier. Skoro Tetris miał ostatnio 30-lecie, 2015... To może Mario też ma teraz 30-lecie? Nie, czekaj, właśnie... Czyli to w 85 roku powstał Tetris. Czyli teraz właśnie miał swoje 30-lecie. Dobrze liczę? 80, 90... Nie, 5... Nie! To on powstał w 95 powstał Tetris. Tetris? No miał Ewin... To poproszę jeszcze raz odpowiedzi. 85, 90, 80, 95. Masz od 85, nie masz, od 80 do 95. Czyli masz 80... No to ja opisałem 9... No nie no, 95 to jest za późno. Mario, no tak pomyśl, tak sobie też może... No taka bardziej... Skojarz też z grafiką poszczególnych... No lata 80 tak się kojarzą. No to 80 się kojarzą. Ale no może to 90, masz... to dajmy... Zaznaczam odpowiedź 90. Szybko, póki zmienię zdanie. Czyli co? 90. 90. Rok? 90. Mario w tym roku ma 30 lat. Super Mario Bros. Bo jeszcze były te Donkey Kongi na automaty. Oj, strasznie. Strasznie, strasznie. Ale najgorsze, że każda odpowiedź wydaje się mieć swój sens, nie? Zanim się nie pozna prawidłowej, to zawsze jest sens. Ale słuchaj, dopiero pytanie szóste. Jak teraz masz wszystko dobrze, to jeszcze będzie taki nawet okej wynik. Jak nazywa się trwający obecnie event w uniwersum Marvela? Komiksowe uniwersum Wiem. Marvela. No. Proszę odpowiedzieć. Secret Wars, Axis, Original Sin, Infinity War. Kurde, nie wiem. Secret Wars, Axis, Original Sin, Infinity War. Powiem ci tak, że to są nazwy eventów. Każdy z tych eventów miał miejsce, a jeden z nich trwa. Nie mam zielonego pojęcia, ale jakby nigdy nie pociągało komiksowe, no, uniwersa różne, jakoś nawet średnio to śledzę, nie siedzę w tym. Więc to będzie totalne strzelanie. Co tam teraz może się dziać w tych komiksach? Znaczy właśnie problem jest z tym, że gdyby jeszcze to było w filmach, to może bym coś wiedział, bo filmy się jakoś tak bardziej... No tak, z tym, że komiksowe uniwersum, a filmowe jest dosyć różne, niestety. No, na przykład filmowym to teraz są te wszystkie Originsy, nie? Jak to się wszystko zaczęło w tych różnych tych. No to ja bym obstawał Infinity War. Definitywnie? Tak. Infinity War był taki event. Ten event się zaczął, ten event się skończył już jakiś czas temu. Tak samo Axis był i się skończył. Origin jest tak samo. A jeśli chodzi o Secret Wars, co były, skończyły się, potem były i się skończyły, a teraz znowu się zaczęły i trwają tajne wojny. Świat Marvela uległ zniszczeniu i przestał istnieć. Tak? Powstał zupełnie nowy świat zrobiony z różnych części, różnych światów alternatywnych.
ogólnie teoria wieloświatów i tak dalej. I się dzieje. I to powstał nowy świat, w którym bogiem jest Doktor Doom. Nie wiem, czy kojarzy tego postać. W ogóle. Ale w każdym razie on tam teraz ma olbrzymią moc. No dobrze, masz jeden punkt już. Nie, naprawdę, ja muszę znaleźć nagrania z drugiego razu. Słońce składa się głównie z wodoru i tlenu, siarki, azotu czy helu? Tlen, siarka, azot, hel. Hel. Hel? Dlaczego hel? Bo tak mi się wydaje. Ma to swoje uzasadnienie w pochodzeniu słowa słońce. Ponieważ słońce z greckiego helios, heli, hel. 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 Dobrze. Co? To jest prawidłowa odpowiedź. Dwa punkty. Wow! O kurczę, w życiu bym się tego nie spodziewał. Znaczy ja nie wiem, czy jest jakikolwiek związek między helem a słońcem, w sensie etymologicznym, ale... Wow! Ale to może właśnie tak powinienem jakieś po prostu swoje no to dobra. Te dorabiać. No to sobie dorabiaj teorię teraz do reform, jakie przeprowadził Mustafa Kemal Atatürk. W jakim państwie je przeprowadził? Arabia Saudyjska, Iran, Turcja czy Egipt? Turcja. Turcja. Dlaczego Turcja? Bo tak. Bo tak. Czytałem ostatnio książkę o Turcji. Tak? No i co tam I było? Tam było dużo Mustafów. Dużo Mustafów, tak? A czy był taki Mustafa Kemal Atatürk? Nie. Nie było? Nie wiem. Ale jeszcze w Królowie był Mustafa. Był Mufasa. Tak. Bliska. Słuchaj. Mustafa Kemal Atatürk został nazwany ojcem narodu tureckiego. Zmienił po prostu w Turcji wiele rzeczy i właściwie Turcja obecna jest takim krajem, jakim jest właśnie dzięki niemu. Czyli trafiłem. Czyli trafiłeś. To ile? Trzy? Trzy. Trzy. Nie jest tak źle, początki były potworne. Może jeszcze wymyśl jakieś dwa, trzy pytania, to wiesz. To zaraz coś się znajdzie. Poszukamy jakichś starych odcinków, mamy tutaj internet. Sprawdzimy, jakie były pytania na przykład w pierwszym odcinku. Dobrze. Proszę. Pytanie dziewiąte. No. Kto został reprezentantem Hogwartu w turnieju trójmagicznym? Cedric Diggory, Harry Potter. Mamy tutaj takie odpowiedzi. Ron Weasley, Cedric Diggory, Neville Longbottom, Hermiona Granger. Którą to znaczasz? No i muszę ci powiedzieć, że żadna z nich nie jest w pełni poprawna. No, ja bym tutaj się kłócił, ponieważ... No tak kłóćmy się. Z tego co kojarzę to Cedric, bo to już zaznaczyłeś, prawda? Powiedziałeś. No, ale właśnie muszę się kłócić tutaj, znowu będę miał dodatkowo... Uważam, że Harry Potter. Nie, uważam, że Cedric Diggory i Harry Potter. Że oboje. Oboje. To był właśnie... Dlatego ten turniej trójmagiczny był ewenementem na skalę światową, bo Czara Ognia wybrała dwóch przedstawicieli. Wybrała dwóch przedstawicieli? Z tym, że już no. Barty Crouch bodajże jako szalone oki dorzucił tę karteczkę z Harry. Ale to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że... Oficjalnie... Ale napisał tam inną szkołę. I tam po prostu napisał coś takiego, żeby Czara po prostu pomyślała, że bierze więcej szkół udział. Coś takiego było. Czytałem kilka miesięcy temu Czara Ognia i coś takiego tam było. A jako tego reprezentantem Hogwartu miał być Cedric. Ja pamiętam, że w trakcie trwania... turnieju, właśnie dlatego ci przedstawiciele innych szkół się była wielka kłótnia o to, że Hogwart miało reprezentować dwóch. Była straszna kłótnia o to. A i ostatecznie oni we dwójkę reprezentowali, bo stwierdzili, że skoro Czara tak wybrała. Tak. No bo już nie No więc ja nie wiem, jak my rozwiążemy to pytanie. Odpowiedziałeś dobrze. Odpowiedź Cedric Diggory, tylko że nie jest to pełna odpowiedź. I będę się tutaj kłócił. Dodatkowy punkcik. Już mam dwa dodatkowe punkty, to jest pięć dobrych odpowiedzi. To już ile będzie? To już... 6, 7, 18. Było małżeństwo, był Atatürk, był Hel. I jeszcze teraz tutaj to 4, to już 5. No, i w ogóle jeszcze kanalarz, tramwajarz motorniczy, dodatkowy punkt, tutaj dodatkowy punkt. Ja nie wiem, 7 na 10 już jest. Ostatnie pytanie. Dobrze, walczmy. To było takie bardzo popularne swego czasu w internecie. Był taki obrazek i ludzie się rzucili w komentarzach, jaka ma być prawidłowa odpowiedź. No słucham. A niektórzy komentowali, że to jest przerażające, że tyle ludzi nie potrafi tego zrobić. 2 plus 2 razy 2.
No to co, ile? Kolejność wykonywania działań. Jaka jest? Najpierw nóż lub ciel, potem dodawaj lub odejmij. Czyli 2 razy 2 to jest 4, dodać 2 to jest 6. Bardzo dobrze. Uhu, nie spodziewałem się, że pytanie z matematyki będę wiedział. Pytanie z matematyki ci się udało, więc masz... 7, 8, 8 na 10. No, 8 na 10. Ja policzyłem 5, ale tak z matematyki też jakoś szczególnie dobry nie jestem. Krakowskim targiem 7 na 10. No można... 8 na 16. 4 na 20. Ciekawe się robi. 3 do 2. Ja się chyba nie będę odzywał i zobaczę co jeszcze powiesz. Biorę wszystko. All in. 5 na 10. Dobra. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Wreszcie nam się udało. Tego materiału nawet nie będę ciąć, tylko jakąś muzykę dodam i napisy. Ja go będę musiał usunąć, bo słabo wypadłem. Nie pochwalisz nim. Nie pochwalę się nim. Nie będę ci udostępniał. O, no co? Musisz jakoś ustawić, wiesz, tak? Żeby nie, no co? No to zaraz musimy dograć brakujące ujęcia i zaraz będzie. Dobra, fajnie było. Dzięki wielkie. Wreszcie się nam udało. Wreszcie się udało. Yeah! Zapraszam na kanały Miłosza i do mnie też zapraszam. Poszła.